Cześć, witam na Garage Make Zone. Dzisiaj chcieliśmy Wam przedstawić konwersję przeznaczoną dla drukarki Anet A8. Konwersję wyprodukowaną przez firmę Ratrick. Jak może wyglądać taka konwersja po zakończeniu już prac rekonstrukcyjnych, to możecie sobie zobaczyć tutaj. My żeśmy ją nawet trochę bardziej posunęli do przodu niż normalnie miałoby to miejsce, dlatego że wyposażyliśmy drukarkę w jeszcze kilka dodatkowych elementów nienależących do zestawu Ratriga, a to wszystko po to, żeby łatwiej było ją obsługiwać, żeby praca z nią była po prostu bardziej przyjemna i bardziej komfortowa. Zacznijmy od tego, co dostajemy w komplecie, który przysyła Ratrig po zakupie tej ramy. Po pierwsze, ramy są możliwe do zakupu dwie, tańsza i droższa. Jedna w kolorze srebrnym w niższej cenie i druga w kolorze czarnym, takim jak widzicie tutaj, w cenie trochę wyższej. Różnica jest bodajże 10 euro. Wszystkie te elementy, które odpakowaliśmy z kartonu, naprawdę są wysokiej jakości. Żadnych ostrych krawędzi. Wszystkie śrubki w komplecie, wszystkie nakrętki wsuwane tutaj w te wisloty. To wszystko w komplecie. Musicie sobie oczywiście wydrukować jeszcze elementy drukowane, takie jak tutaj widoczne, mocowania silników. Ja mam tutaj jeszcze dodatkowo budowę wyświetlacza, napinacze. To wszystko, co normalnie do drukarki jest potrzebne, z tym, że tutaj dedykowane do AM8. Na pewno na uwagę zasługuje fakt, że Ratrick niestety niespecjalnie dba o to, żeby dostarczyć z tym wszystkim właściwą instrukcję składania tej ramy. I to, co możecie ściągnąć sobie ze strony Ratriga, no niestety niespecjalnie do użycia się nadaje. I tu chciałem podziękować społeczności Anet A8 Polska, bo jak zapytałem, kto już składał taką ramę wcześniej i ma ewentualne doświadczenia, to nie było najmniejszego problemu z przesłaniem linku i z podaniem właściwych informacji. Muszę powiedzieć, że instrukcja, którą zostaliśmy obdarzeni, to już było coś. To jest właściwie piękna instrukcja step by step z dokładnymi opisami, co, gdzie, dystansami i tak dalej. No niestety Ratrick tego nie dostarcza, ale o tym żeśmy rozmawiali już z nimi i miejmy nadzieję, że to się albo już zmieniło, albo za chwilę się zmieni. Tą drukarkę składaliśmy w zespole z Mateuszem, kolegą, który tutaj ze mną współpracuje, głównie przy budowie drukarek i takich customowych. I on składał tutaj ramę i głównie te problemy z instrukcją to się przełożyły na jego barki. Ja zająłem się całą elektryką i elektroniką, to już trochę później, i dopasowaniem oprogramowania. W sumie zrobiliśmy na tej drukarce niewiele wydruków, jak do tej pory, bo ona jeszcze jest trochę w trakcie kalibracji, trochę w trakcie ustawień. A poza tym ja piszę do niej nowsze oprogramowanie, bo to, co mam tutaj w tej chwili, to był na szybko przygotowany Skynet. Jeszcze w tej wersji 2.3.2 ostatecznie chciałbym jej tutaj zaimplementować Marlina w najnowszej wersji. Mogę Wam pokazać tak naprawdę dwa wydruki, które tutaj zrobiliśmy. No jakość układania tych ścieżek jest naprawdę wysoka. Tu jeszcze troszeczkę widać ghosting, ale no to już będzie dopracowane w oprogramowaniu, bo to bardziej chodzi o oprogramowanie i ja naprawdę jestem zadowolony. Prędkości, jakie wyciągaliśmy na tej drukarce, to nawet 150 mm na sekundę. I ktoś mnie tutaj od razu pewnie będzie chciał zapytać, czy mi ekstruder wyrabia. Oczywiście to są już takie prędkości, gdzie ekstruder przy drukarce Anet no, może mieć pomału problemy, ale na krótkich odcinkach on sobie radzi. Potem prędkości gdzieś tam spadają do 80-70 przy mniejszych przelotach. Nie miałem problemu z wydrukowaniem tego elementu. Jakoś się to wszystko udawało, wypełnienie w środku jest zadowalające. Wszystko gra. Na pewno pokażemy Wam jeszcze więcej wydruków z tej drukarki przy okazji jakichś tam testów, filamentów i tak dalej. Będziecie sobie mogli to śledzić na bieżąco. No bo generalnie ona zastąpiła naszą poczciwą A8, tą, którą widzieliście od pierwszego odcinka, tą, która przedrukowała ponad 6 km. To jest cały czas ten sam ekstruder, to jest nic innego. Nie wymieniałem tutaj łożysk, nie wymieniałem tutaj prowadnic liniowych. Nic takiego nie miało tutaj miejsca, także to wszystko jest stok z naszej starej, no, wysłużonej Anety.
poza tymi najbardziej widocznymi modyfikacjami, czyli tą wymianą tej ramy, to pochyliłem się najbardziej, jak to było możliwe, nad elektroniką. I postanowiłem sobie ułatwić trochę życie z moją drukarką, dlatego że 5 klawiszy przy wyświetlaczu doprowadzało mnie już do szewskiej pasji i operowanie nimi. A ostatnio często, choć niespecjalnie to lubię, ale o tym, kto nas ogląda i czyta to, co piszemy, to każdy wie. Ja nie cierpię drukować z karty SD. Natomiast już pomału jestem do tego zmuszony i dlatego operowanie na wyświetlaczu jest dla mnie dosyć istotną rzeczą. I zainstalowałem sobie tutaj wyświetlacz od Anet A6, który pozwala mi na stosunkowo proste operacje za pomocą tego enkodera, a poza tym na zatrzymania awaryjne natychmiastowe praktycznie za pomocą naciśnięcia tego przycisku reset. Także to są dla mnie dosyć takie istotne funkcje, dlatego ten wyświetlacz został wymieniony, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście wy sobie zainstalowali tutaj wyświetlacz oryginalny, ten, który macie w komplecie, a nie dokupowali następny. Także tutaj, jeżeli chodzi o wyświetlacz, to taka mała zmiana. Kolejna zmiana, no to nakładka adhezyjna, taka, jaką możecie kupić sobie u nas w sklepie. To jest dokładnie to samo. Zresztą, jeżeli już coś nawet sprzedajemy, to zawsze są to rzeczy, które przetestowaliśmy sami i sami używamy. I wtedy wiemy, że są na pewno dobre. I tak to jest w przypadku tej podkładki. Pierwsza, która była tutaj naklejona jeszcze za czasów starej ramy, no po iluś set wydrukach została wymieniona na tą nową. Ta już ma za sobą 20 pary wydruków, śladu na niej nie ma. No i to jest zasługa kolejnej nowinki elektronicznej, o której też podejrzewam większość z Was wie, naszego czujnika Halon, który tutaj z tyłu dzielnie sobie radzi. Również od czasów Anet A8, bo on był zainstalowany jeszcze za czasów, kiedy ta stara rama funkcjonowała, a tutaj jakby cała oś została przełożona i cała ta oś z zainstalowanym czujnikiem nadal tu funkcjonuje. Także pomiaruje nam stół czujnik Halona. No i jeżeli mam dalej mówić o samej elektronice, to dobrze by było pokazać komputer pokładowy. Jeżeli chodzi o samą płytę główną, to pozostało to wszystko bez zmian. Jak widzicie, dalej króluje tutaj płyta od Anet w wersji 1.5. To jest ta płyta, która została tutaj osadzona po bodaj 3 km, kiedy pierwsza płyta odmówiła nam posłuszeństwa na ekstruderze. Więc wylądowała tutaj ta płyta. No i od tamtego czasu radzi sobie dzielnie, nic się z nią specjalnie nie dzieje. Jakichś większych problemów to ja nie zauważyłem tutaj. Jak widzicie, nadal nie mamy MOSFET-u. No ale to się wiąże z tym, że wszystkie przewody, tak jak widzicie, u nas są okuwane. Wszystkie zainstalowane tak, jak być powinny. I jeżeli będziecie wykonywać sobie instalację czy przekładkę, to dobrze by było, żebyście o tym pamiętali, że te złącza tutaj, obciążane bardzo mocno, wysokim amperażem, muszą być naprawdę dobrze zrobione. A najlepiej zainstalować MOSFET. Dwa słowa jeszcze o przewodach. My wymieniliśmy właściwie wszystkie te takie osłony kablowe nawijane na takie samozaciskowe osłony i one się charakteryzują tym, że bardzo łatwo pozwalają na przeprowadzenie nawet kilku przewodów razem we wiązce bez jakichś specjalnych ceregieli, po prostu się to wstawia, poluźnia, kabel wlatuje do środka sam i potem po zaciągnięciu to wszystko staje się tutaj ładne, sztywne, zakłada się tie wrap na koniec, na drugi koniec i wszystko wygląda ładnie, czysto i na pewno nigdzie się nie będzie haczyło. I tak zostały tutaj wyposażone, widzicie, wszystkie te przewody, wszystkie główne wiązki są tak prowadzone i dzięki temu no, mamy porządek w kablach, jak coś się dzieje, to od razu widać, gdzie się dzieje. Dodatkowo założony przedłużacz służący do odczytu kart SD. No tak jak powiedziałem przed chwilą, jesteśmy trochę bardziej zmuszeni do pracy bez komputera podpiętego do drukarki. Dlatego tutaj czytnik kart SD zewnętrzny podpięty na
taśmie do głównego czytnika i to tak naprawdę ma jakby na celu rozwiązanie dwóch problemów. Po pierwsze, częstego wymieniania kart, więc dostęp z przodu o wiele wygodniejszy niż gdzieś tam z tyłu, a po drugie, ja się spotkałem z kilkoma serwisowymi historiami, że ten czytnik tutaj po prostu zawodzi. Częste wkładanie i wyciąganie karty powoduje, że on się dosyć szybko zużywa. A tutaj wstawiacie slot, który wygląda troszeczkę tak jak zwykła karta, jest zakończony przewodem. I sygnał został przeniesiony tutaj do góry. Teraz można korzystać ze zwykłej, pełnowymiarowej karty SD. Jeden mały mankament, o którym chciałem Wam jeszcze powiedzieć, to jest mocowanie endstopu osi Y. I ono jest tutaj tak skonstruowane i tak zrobione, że po zainstalowaniu endstopu i regulacji stołu okazuje się, że niestety stół nie jest w stanie dojechać, bo regulacja blokuje się o endstop, ale nie o jego płatek. No i tu zaczyna być problem. Silniki zaczynają mruczeć, ja musiałem coś na to poradzić, musiałem coś na to wymyśleć i to jest to, co tutaj widzicie. Po prostu umocowałem ten endstop na zwykłym, najmniejszym z możliwych tie-rapie i on teraz jest zaparty, stół dojeżdża we właściwą pozycję. To jest kwestia tutaj ustawienia odpowiedniego bramy, trzeba ją było delikatnie po prostu poruszyć, ale no, trzeba było to zrobić i dlatego mówię Wam, że tutaj ewentualnie może wystąpić u Was też jakiś mały problem i trzeba sobie będzie z nim poradzić. Jeżeli stosujecie takie regulacje, czy nawet te mniejsze, taka mniejsza też się nie sprawdziła, bo próbowaliśmy to razem z Mateuszem wymienić, no i niestety nie przyniosło to żadnych pozytywnych efektów. Ostatecznie zdecydowałem się na taką instalację endstopu bezpośrednio na prowadnicy liniowej za pomocą tie-rapu zapartego o ramę. Także to działa i nic się tutaj złego nam nie dzieje. Generalnie chciałem Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tej konstrukcji. Na pewno powstanie u nas jeszcze z 2-3 takie drukarki. Ratrick na pewno dostarczy nam ramy, żebyśmy mogli sobie je dalej opracowywać, bo to się zrobiła bardzo sztywna konstrukcja, a w sytuacji, kiedy ostatnimi czasy robimy wydruków na potęgę, a nasze flagowe drukarki produkcyjne chodzą pełną parą, praktycznie 24 na dobę, no to wypadałoby mieć jeszcze chociażby jakiś zapas, a jeżeli już nawet nie zapas, to więcej drukarek, na których możemy drukować części o stosunkowo wysokiej jakości, jak OFD, jeżeli o FDM chodzi. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu.